podpunkcie B również szukamy x-a, czyli na początek obliczmy sobie r. Jak to będzie wyglądało, skoro wiemy, że ciąg ma być rosnący, no to automatycznie wiemy, że różnica tego ciągu musi być większa od zera. Widzimy, że to będą trzy kolejne wyrazy ciągu arytmetycznego, no bo to było podane w treści zadania, czyli to oznacza, że jeżeli do tego wyrazu, czyli do 2x, odjąć 3, dodamy jedną różnicę, to otrzymamy wówczas wyraz kolejny, czyli 3x odjąć 5. No i z tego możemy wyznaczyć sobie r. Zatem różnica to 3x odjąć 5, odjąć 2x dodać 3, czyli redukcja wyrazów podobnych, 3x odjąć 2x to x, minus 5 plus 3 to minus 2. No i wiemy, że ciąg ma być rosnący, czyli różnica większa od zera, czyli x odjąć 2 musi być od zera większe, czyli x musi być większy od dwójki. No i teraz wykorzystamy sobie takie twierdzenie, że gdy mamy trzy kolejne wyrazy ciągu arytmetycznego, to wyraz środkowy to będzie średnia arytmetyczna wyrazów naokoło niego. Czyli u nas to A2 to będzie ten wyraz, czyli 3x odjąć 5 równa się 2x odjąć 3 dodać 1 czwarta x kwadrat plus x odjąć 2 podzielić przez 2. No i rozwiązujemy równanie. Czyli tak, najpierw obustronnie pomnóżmy przez 2, czyli 3x razy 2 to 6x, minus 5 razy 2 to minus 10. Tutaj te dwójki nam się skrócą, czyli zredukujmy wyrazy podobne w liczniku. Mamy najpierw 1 czwarta x kwadrat, 2x plus x to 3x, minus 3 odjąć 2 to minus 5. Przenosimy wszystkie wyrazy na stronę lewą, czyli 6x odjąć 10, odjąć 1 czwarta x kwadrat, odjąć 3x plus 5 równa się 0. No i znowu redukcja wyrazów podobnych, czyli mamy minus 1 czwarta x kwadrat. Teraz x, 6 odjąć 3 to 3x. Teraz liczby minus 10 plus 5 to minus 5. No i żeby te liczby były może troszkę ładniejsze, to pomnóżmy obustronnie przez 4, czyli minus 1 czwarta razy 4 to minus 1x kwadrat, czyli minus x kwadrat plus 12x odjąć 20 równa się 0. No i wykorzystujemy deltę, bo jest to równanie kwadratowe oczywiście, czyli a to minus 1, b wynosi 12, a c to minus 20. Delta to b kwadrat odjąć 4ac. 12 do kwadratu to 144, odjąć 4 razy minus 1 razy minus 20, czyli mamy 144, teraz ustalamy znak. Minus razy minus to plus razy minus da nam minus, 4 razy 1 to 4 razy 20, 80, czyli otrzymamy 64. Delta jest większa od zera, czyli wyznaczę pierwiastek z delty, czyli pierwiastek z 64 to 8. No i mamy dwa rozwiązania. X1 policzymy z takiego wzoru, natomiast x2 to minus b dodać pierwiastek z delty przez 2a. No to tak, minus b to będzie minus 12, odjąć pierwiastek z delty, czyli 8, 2 razy a to 2 razy minus 1, czyli minus 2, czyli mamy minus 20 podzielić przez minus 2 to będzie 10, natomiast x2 to minus 12 plus 8 przez minus 2, czyli tu mamy minus 4 podzielić przez minus 2, to będzie 2. No to podpiszmy sobie może tutaj wyżej. Mamy 10 oraz 2, czyli x1 to 10, a x2 wynosił 2. No ale musimy tutaj zweryfikować z tym, co zapisaliśmy w tym miejscu, bo mamy jeszcze podany warunek w treści zadania, że ciąg ma być rosnący, czyli x musi być większy od dwójki, a nie równy 2. Czyli to rozwiązanie nam nie pasuje, czyli powiemy tylko, że w tym zadaniu x wynosi 10.